Cześć, tu Sharp Day. Dzisiaj zapraszam do recenzji noża Spyderco Residence. Jest to większa wersja Spyderco Tenacious. Zapraszam do oglądania. Spyderco Residence jest to nóż składany. Blokada to jest liner lock. Sposób otwierania to jest Spyderco hole. Za mechanikę odpowiadają podkładki z brązu. Długość całkowita tego noża to 238 mm. Waga tego noża to 154 gramy. Długość głowni to 108 mm. Profil głowni drop point, grubość głowni 3,2 mm, rodzaj ostrza gładkie, szlif jest płaski, pełny. Gatunek stali głowni to 8CR13 MOV. Wykończenie głowni to satynowanie, natomiast na rękojeści mamy szklano-epoksydowe G10. Dodatkowo nóż posiada jimping, otwór na linkę, klips przerzucany na wszystkie cztery strony. Rodzaj tego noża to ogólnoużytkowy EDC. Orientacyjna cena zakupu tego noża to 310 do 390 zł. Punkt pierwszy. Na głowni jest stal 8CR13 MOV i podobnie jak w Spyderco Tenacious, dałem tutaj za nią 3 punkty. Nie będę tutaj więcej mówił, bo kto oglądał film o Spyderco Tenacious, będzie wiedział, jak oceniam ten nóż, bo oceniłem go bardzo podobnie. Kolejny punkt, drugi. Głownia. Szlif pełny, płaski, ładny napis, ładne logo Spyderco. Napis Spyderco, rodzaj oznaczenie stali. Z tyłu napis, że nóż został wyprodukowany w Chinach. Wszystkie informacje mam. Spyderco hole, dziura jest wykonana w sposób staranny. Jimping mamy tutaj u góry. Łatwo się zaprzeć nożykowi. Łatwo się zaprzeć, gdy wykonujemy jakieś cięższe prace. Gdzieś musimy nóż dopchnąć. Bardzo to pomaga i mi się bardzo spodobało ten jimping właśnie w nożach Spyderco, bo one ułatwiają pracę. I pod tym względem, moim zdaniem, Spyderco na razie nie ma konkurencji z tak dobrze poprowadzoną jimpingiem. Bardzo zbliżyło się jakościowo tutaj Bücker do Spyderco, bo również podnieśli ten na głowę, tą głownię, ten jimping jest bardziej schowany. Jednak Spyderco, moim zdaniem, w tym zestawieniu wypada i tak lepiej. To podwyższenie jest na tyle mocne, że no nie ma możliwości, żeby gdzieś nam jeszcze palec zjechał. Więc pod tym względem uważam, że ta głownia jest na 5 punktów. Rękojeść. Na rękojeści jest G10. Jak nie lubiłem G10, tak coraz bardziej się do niego przekonuję. Tutaj G10 jest matowa, troszkę się brudzi. Łatwo jest ją, że tak powiem, jakimś takim brudem, pyłem stynków z budowy, ze szlifowania, łatwo ona wchodzi, ale też powiedzmy da się to usunąć. Więc nie wygląda to źle, mimo że ten nóż już był przeze mnie noszony przez 2 tygodnie i dało się go doczyścić tutaj przed nagraniami. Więc G10 powiedzmy jest ok, ale mogłoby być po prostu inny materiał. Jest tutaj też filarki, są tylko tutaj w sumie 5 filarków, tutaj jest przy piwocie 3 pośrednie i 1 na końcu. Konstrukcja jest otwarta, łatwo się ten nóż czyści. W środku jest, linersy są powycinane, więc nóż jest odchudzony, odlżony. I za to przyznałem 4 punkty, bo ta rękojeść jest przemyślana. 4 pozycje
zmiany klipsa, też uważam, to jest smaczek. Tak samo otwór na linkę, który przechodzi przez klips. Bardzo przemyślane rozwiązanie, 4 punkty przyznane. Sposób otwierania to jest Spiderco Hole. Trzeba się do tego sposobu przyzwyczaić, trzeba ten nadgarstek lekko zarzucić i otwierając go tak ze palca wskazującego, łatwo go można otworzyć. Tak samo łatwo można go otworzyć za pomocą palca i tak przy kołku. Ja niestety nie wiem tak go w sumie kciukiem otworzyć, mniej wychodzi mi to otwieranie. No, teraz mi akurat się udało, szczęście. Ale ogólnie wolę go tam z palca wskazującego otworzyć. Bardzo fajny sposób na otwieranie nożyka i mi się ten sposób podoba. Kolejny punkt to jest blokada. Blokada zachodzi na 50%, jest to line lock i tak samo jak Spiderco T-Nations, tu mamy mocny frez, tu liner styl jest mocno wycięty. Dochodzimy do blokady, możemy tutaj bardzo fajnie sobie oprzeć palec i zamknąć nożyk. Działa to bardzo dobrze, dałem za to 4 punkty. Jeden punkt odjąłem za to, że no jednak te pozycje, no nie schodzi ją tak super szybko na dół, troszkę dłużej, ale okej, 4 punkty jest przyznane. Ergonomia. Za ergonomię dałem punktów 5. Po pierwsze, jest ten nóż długi i mi długie, duże noże pasują do ręki. Lubię duże noże, lubię długie noże. Bardziej mi on pasuje od T-Nations. Mimo że T-Nations może sprawiać wrażenie, że jest bardziej kompaktowy, to jednak ten nóż u mnie wygrywa swoimi gabarytami i sposobem jakby przenoszenia i swoją wielkością. U mnie mi ta wielkość noża pasuje. Dałem za to 5 punktów. Sposób przenoszenia. Jeśli chodzi o sposób przenoszenia, to tutaj za sposób przenoszenia odpowiada Clips, który ma możliwość przerzucenia na każdą ze stron, tip up i down, lewo, prawo, ręcznie. Lewo, prawo. W dowolny sposób można sobie go ustawić. Otwór na linkę przechodzi przez Clips. Super sprawa. Bardzo przemyślane. Otwór na linkę jest ładnie wypełniony tuleją, więc linka nie będzie gdzieś tam tutaj się mogła przyciąć, przerysować. Wygląda i działa to bardzo poprawnie. I mi się to podoba. Ten klips też działa dobrze, wchodzi do spodni pewnie, trzyma się. No mógłby chodzić lżej zawsze, ale natomiast jak wchodzi lżej, lżej się trzyma i może wypaść. Tutaj jest kompromis. Mi te klipsy Spiderco ogólnie się podobają. Przyznałem za to punktów aż 4. Zastosowanie, przeznaczenie. I tu za zastosowanie, przeznaczenie przyjąłem dla tego nożyka punktów 5. Moim zdaniem jest to świetny edisonic. Po pierwsze raz, że to jest nóż dość długi i mi to się podoba. Łatwo działa w miarę blokada. Fajnie się go otwiera. Nie ma nic bardziej satysfakcjonującego, jak otworzyć go gdzieś w sklepie, gdzieś na mieście, gdzieś gdzie jesteśmy i wyjąć takie Spiderco. On robi wrażenie. Mi się on to po prostu podoba. I dla mnie to jest typowo nóż EDC. Oczywiście można zastosować go wszędzie, ale dla mnie jest to typowy edec. Poza tym głownia, to że jest płaski, wysoki szlif, ta głownia jest dość wysoka. Powoduje to,
że łatwo jest tym nożem pracować nawet w kuchni, więc mi ten nóż pasuje jako edes. Punkt 9. Cena do jakości. Zawsze nóż byłby tańszy. To nie ulega wątpliwości. Ja tutaj dałem 4 punkty. Powiedzmy, bo ta rozbieżność cenowa jest różna. Troszkę jest droższy od Teenations, ale nie jest aż tak bardzo drogi. Uważam, że cena do jakości jest dość dobrze wyważona. 4 punkty za to dałem, bo te 310-390 zł, no to powiedzmy te 300 za 320 zł za tego typu nożyk spokojnie można dać. Niektórzy wybijają ceny aż do 400, moim zdaniem 400 zł to już jest przesada, ale 300 z hakiem spokojnie można dać. Wrażenia ogólne. Jeśli chodzi o wrażenia ogólne, to przyznałem mu 5 punktów. Spydeco Teenations było dobre, ale ten nóż jest lepszy. Dlatego, że po pierwsze on jest większy, większe loże lepiej mi pasują. Mam wszystkie te same plusy i wady, które ma Teenations. Ale wielkość jest jego, moim zdaniem, lepszym atutem. Łatwiej mi się pracuje nożami większymi. Wagi nie dostał na tyle dużo, troszkę jest dłuższy i mi to akurat pasuje. Więc tu przyjąłem mu 5 punktów. I jak Spyderco nie do końca mi się podobało, tak teraz nie wyobrażam sobie nie mieć w moich zbiorach Spyderco. Teenager było ok. Spyderco Residence ląduje już na bardzo długo w moich zbiorach i będzie Kawa Kershaw Link, jeden z moich ulubionych noży. Była to recenzja noża Spyderco Residence, czyli większej wersji Spyderco Teenations. Ten nóż otrzymał ode mnie 41 punktów na 50. I Spyderco Residence zostanie w moich zbiorach na dłużej. W takim razie dziękuję wszystkim za oglądanie. Sharp day.